Cześć, dzień dobry. Witajcie po przerwie. Zacznę może od takiego ogłoszenia, że będzie mi coraz trudniej i już jest mi trudno utrzymać to dotychczasowe tempo i publikować nowy odcinek podcastu, tak jak dotychczas co tydzień. Różne zawodowe projekty, które przyszły do mnie w sumie także za sprawą tego podcastu, wymagają, bym dała im czas i uwagę. No więc musimy się umówić, że przez kilka najbliższych miesięcy dam Wam trochę od siebie odpocząć, a może dla niektórych będzie to też okazja, żeby nadrobić wcześniejsze odcinki podcastu. Planuję więc publikować co dwa, może czasem w porywach co trzy tygodnie. No i jak zawsze będę Was informować o nowych odcinkach na Instagramie i na Facebooku, więc odpowiedzialnamoda.pl poleca się w socjalach. Podcastu oczywiście nie porzucam, no ale też nie chcę siebie porzucić, popadając w jakiś skrajny pracoholizm. No i też przy okazji dziękuję za wpłaty kawowe. Postawiliście mi w maju 6 kaw za pośrednictwem portalu Buy Coffee Too i no i dzięki temu, słuchajcie, dorzuciliście się do kosztów edycji podcastu, bo od jakiegoś czasu tą edycję zlecam. No i dobra, słuchajcie, odwlekałam ten moment jak mogłam, ale musimy lecieć z tematem i no i pogadać o dzieciakach. Tak naprawdę chciałabym, żeby ten odcinek nigdy nie musiał powstać, żeby praca dzieci wszystkim zawsze i wszędzie kojarzyła się po prostu z odrabianiem szkolnych zadań domowych albo odkurzaniem swojego pokoju w weekend. No i ten odcinek, a raczej to, co przeczytałam, obejrzałam, posłuchałam i zbierając do niego dane, jest jak na razie takim najtrudniejszym dla mnie. I na pewno nawet nie mam co do tego złudzeń, że przeczytałam wystarczająco dużo, żeby w ogóle zrozumieć w pełni to zjawisko i znaleźć na nie jakieś rozwiązanie. To po prostu była taka dobrowolna wyprawa do Mordoru albo kąpiel w Szambie, ale powiem Wam, że to w zasadzie jest zupełnie nieistotne, bo całe takie moje zatroskanie i głowa pękająca ze złości to jest naprawdę pikuś przy tym, jak wygląda codzienność milionów dzieci na świecie. Napisałam o tym 1 czerwca post na Instagramie, wrzuciłam w świat łamiące serce statystyki i teraz nagrywam ten odcinek podcastu, od którego jednym może się zrobi słabo, a innym niedobrze. Ale potem, słuchajcie, tak jak pewnie większość z nas, będę mogła usiąść w fotelu, poczytać książkę, pójść na spacer albo popatrzeć na swoje dzieci. Moje dzieci żyjące szczęśliwie w zamożnej Europie, które mogą wybrzydzać przy obiedzie, które negocjują każdą pomoc w domu, a dramatem bywa decyzja dotycząca wyboru prezentu na urodzin lub pod choinkę, bo przecież wszystko już mają. Chociaż do tego wątku jeszcze trochę wrócę na końcu. Tymczasem, gdzieś za horyzontem, toczy się całkiem inne życie, no i to jest opowieść o tym. Ponieważ marki nie posiadają własnych szwalni i nie zatrudniają pracowników, mogą sobie pozwolić na lokowanie produkcji tam, gdzie jest ona najtańsza. Zasada jest prosta, tak? Produkuj tam, gdzie jest najtaniej, a sprzedawaj tam, gdzie jest najdrożej. Dlatego właśnie projektanci, projektantki z sieciówek wysyłają swoje projekty do Kambodży, do Chin, do Bangladeszu, a kupcy i kupczynie albo produkt menadżerowi i menadżerki nieustannie negocjują ceny i no, żądają rabatów za każdy dzień zwłoki albo upustów za najdrobniejszą różnicę w kolorze bluzki produkcji do prototypu. No więc zacznijmy w ogóle od tego, że te niewidzialne dzieci są właśnie za linią horyzontu. Ale to nie jest tak, że ten biznes zawsze tak działał. Przez całe lata, żeby nie powiedzieć właściwie wieki, ubrania powstawały tam, gdzie były noszone. To jest odkrycie kapitalizmu, odkrycie ostatnich dekad, że można przenieść produkcję tam, gdzie jest taniej. No i teraz dzisiaj właściwie pogadamy o tym, jakie są skutki tego świetnego pomysłu. Zaczniemy od skali problemu. Szacuje się, że na całym świecie, nadal w XXI wieku, 152 miliony dzieci są zmuszone pracować. Ale według Międzynarodowej Organizacji Pracy
te dane się trochę różnią. Tu mówimy o 170 milionach dzieci zatrudnionych, czyli 11% światowej populacji dzieci. Te dzieci spotykamy m.in. w przemyśle modowym i tekstylnym. No i dzisiaj to jest opowieść głównie o tym. Ale to nie są tylko szwalnie. Dzieci pracują na wszystkich etapach łańcucha dostaw w branży modowej, czyli od produkcji nasion bawełny, przez zbiory bawełny, na przykład w Uzbekistanie, poprzez sprzędzalnie w Indiach, aż po różne etapy tworzenia, szycia, ale też wykańczania odzieży w fabrykach, na przykład w Bangladeszu. Według doniesień Chiny, Indie, Pakistan, Brazylia, Uzbekistan i Turcja, czyli 6 z 7 największych na świecie producentów bawełny, wykorzystuje pracę dzieci na swoich polach bawełny. I to słuchajcie, też nie jest tak, że nikt z nas nie pracował latem. Ja jestem tą dziewczynką, która spędzała wakacje u krewnych na wsi i powiem wam, że śmigałam tam z grabiami, tylko pracowałam wśród rodziny. To nie był przymus i to była zupełnie jakby inna sytuacja. W Indiach na przykład aż 70% z szacowanych 100 milionów dzieci pracujących w tym kraju pracuje w rolnictwie. Już dzieci w wieku 7 lat zbierają nasiona bawełny, noszą te ciężkie ładunki, pomagają w transporcie. Oczywiście nie ma tam inspektorów sanepidu, nie ma przepisów BHP, więc dzieci częściej niż dorośli są narażone na działanie na przykład pyłu bawełnianego, takiego gęstego kurzu. Przy zbiorze bawełny pracodawcy czasem nawet wolą zatrudniać dzieci, bo ich małe, delikatne palce, rączki nie niszczą plonów. W takim Uzbekistanie na przykład dzieci dostają za taką pracę polegającą na zbieraniu bawełny 5 centów za kilogram zebranej bawełny. Na dodatek rząd nakazuje dzieciom pracę przy zbiorach bawełny w letnich miesiącach, a urzędnicy grożą wydaleniem ze szkoły, jeśli dzieci nie zastosują się do tych wytycznych. W fabrykach bawełny w południowych Indiach kierownicy fabryk z kolei potrafią podawać dziewczynkom hormony do żywności, dodawać takie hormony, aby powstrzymać ich miesiączkę, ponieważ kobiety są postrzegane jako mniej produktywne w okresie, kiedy menstruują. Także fabrykanci z Indii znaleźli sobie fajny sposób na produktywność. W Polsce też pewnie niektórym by się to ten pomysł mógł spodobać. Nie musiałybyśmy mówić o ubóstwie menstruacyjnym i prosić o te cholerne różowe skrzyneczki, przez które niektórzy polscy prawi chłopcy dostają durszwal po naszemu sraczki. No dobra, ale wracam do dzieci, do mody. Otóż, na bawełnie oczywiście nie kończy się ryzyko pracy dzieci w modzie, bo przecież niemal na każdym etapie produkcji stosowane są niebezpieczne chemikalia, no i maszyny. Tak jak pewnie domyślacie się, fabryki odzieży, biżuterii, akcesoriów czy obuwia to nie są przyjazne dzieciom miejsca. Te dzieci nie mają tam czułych opiekunów, a raczej mają nadzorców. Nie ma zmiłuj. Cytując za Common Objective, według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych, zatrudnianie dzieci występuje w 51 krajach w co najmniej jednej części łańcucha dostaw bawełny, odzieży i biżuterii, w tym głównie w krajach zaopatrujących przemysł modowy, odzieżowy, to znaczy Indiach, Bangladeszu, Pakistanie, Chinach, Turcji i Uzbekistanie, czyli mamy liderów. Jedno z badań prowadzonych w Indiach podaje, że dzieci w wieku poniżej 14 lat stanowią tam 1/4 całkowitej siły roboczej na indyjskich farmach bawełny. No dobrze, no ale co dokładnie oznacza praca dzieci, bo nie każda praca wykonywana przez dzieci od razu otrzyma tą etykietkę child labor. Oczywiście dopuszczalne jest, aby dzieci wykonywały pewne czynności adekwatne do ich wieku, ale tylko wtedy, o ile nie wpływa to negatywnie na ich zdrowie i edukację. Czyli tym wyznacznikiem, kiedy praca dzieci staje się pracą nielegalną, staje się pracą szkodliwą i taką, którą chcemy potępić, to jest ten moment, kiedy dzieci przez tą pracę tracą zdrowie, edukację i w ogóle szansę na normalne życie. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy mówi, że taką pracę dzieci można postrzegać obecnie w trzech kategoriach.
Po pierwsze, to jest praca wykonywana poniżej minimalnego wieku uprawniającego do zatrudnienia. No, w większości krajów to jest 15 lat, ale czasem są wyjątki. Czyli kiedy dziecko zaczyna zawodowo pracować poniżej tego wieku, mamy do czynienia z pracą dzieci. Druga kategoria to jest praca niebezpieczna, która jest zdefiniowana jakby osobno. To, co jest niebezpieczne, każdy kraj lub każda branża definiuje samodzielnie, ale no, z grubsza obejmuje to narażenie na szkodliwe chemikalia albo niebezpieczne maszyny. Czyli tam, gdzie można nabawić się pylicy płuc, albo tam, gdzie można dostać astmy od szkodliwej chemii, albo większych jeszcze atrakcji, oraz tam, gdzie można stracić nóżkę, rączkę, oko dzięki niebezpiecznym maszynom, to tam mówimy o pracy niebezpiecznej, o pracy dzieci. No i na deser, taka no chyba już najbardziej hardkorowa forma pracy dzieci, czyli dotycząca handlu ludźmi, niewolnictwa i takiego wykorzystywania seksualnego, tak zwanego komercyjnego, albo w ogóle zatrudniania dzieci do takich nielegalnych działań, na przykład udziału w przestępstwach. Bywa i tak, że te dzieci są po prostu porywane i stają się niewolnikami. Są takie sytuacje, kiedy odpracowują jakieś długi rodziców. Hardkorowych sytuacji jest chyba więcej niż jesteśmy w stanie unieść. No i jak to się dzieje? W ogóle w wielu przypadkach dzieci są zmuszane do pracy, ponieważ rodziców nie stać na utrzymanie swoich rodzin. Tak, aż tak proste. Praca dzieci jest zatem nierozerwalnie związana z ubóstwem i brakiem pracy albo niskimi, skrajnie niskimi zarobkami dorosłych. Czyli dzieci pracują dlatego, że nędza nie pozwala ich rodzicom na utrzymanie rodziny. To jest ten główny czynnik. Kolejna przyczyna to jest brak bezpłatnego dostępu do edukacji dla dzieci do 15 roku życia. Kiedy nie można się uczyć, no to trochę nie ma wyboru. Wiecie, dzieciom na jakichś prowincjach indyjskich raczej nie puści się Netflixa przez cały dzień. Jeśli nie mogą się uczyć, to po prostu idą pracować. Gdy zatem mówię o tych niewidzialnych dzieciach, mam na myśli to, że my jako dorośli jednak tak z grubsza widzimy, że to jest niefajne i trochę się tego wstydzimy, jedni więcej, drudzy mniej, więc w tej tragedii chodzi też o to, że praca dzieci jest w ogóle masowo ukrywana, nawet tam, gdzie jest powszechna, więc to są dzieci, których nie widać. Ich nie widać w tradycyjnych audytach fabrycznych ani rolniczych, zwłaszcza, że wielu młodym ludziom w ogóle brakuje dokumentów. Tym dzieciakom zabiera się albo niszczy akty urodzenia, albo w ogóle nigdy takie nie powstały i wystarczy w ogóle sfałszować dowód tożsamości i po kłopocie. Dlatego no, można wtedy udawać, że ten 13-latek na polu bawełny jest 16-latkiem i tylko jakimś takim niewyrośniętym. Kolejna sprawa to cały system produkcji oparty o podwykonawców. To jest w ogóle clue problemu, czyli duże szwalnie, które biją się o zlecenia największych sieciówek, one bardzo chętnie obiecają i powiedzą wszystko to, co chcą usłyszeć specjaliści od CSR-u dużych marek odzieżowych. Marek Rabi w świetnej książce Szycie na miarę nazywa te szwalnie za tubylcami pięciogwiazdkowymi szwalniami. Tak jak właśnie jego bohaterowie z Bangladeszu. To są szwalnie tworzone na pokaz. No oczywiście w nich też się produkuje, to nie są jakieś makiety, ale to są szwalnie, po których chętnie oprowadza się zagranicznych gości, po tych nowoczesnych, przestronnych zakładach, można im pokazać uśmiechniętych pracowników przy nowych maszynach, są gaśnice na każdym rogu, bo przecież pożary w szwalniach w Bangladeszu to była jakaś totalna plaga jeszcze przed Rana Plazą. No i generalnie można w takich szwalniach zapewnić o etycznych warunkach pracy. W papierach wtedy taka firma, taka sieciówka może mieć dobrą politykę ochrony dzieci, może mieć niezłą stawkę za godziny, ale gdy taka szwalnia dostaje zlecenie, szybko zwraca się do podwykonawców. Wszystko po to, aby sprostać wyśrubowanym terminom i dotychczasowym kosztom. No bo oczywiście
duży koncern odzieżowy. On chce produkować etycznie, bo tacy upierdliwcy jak ja ciągle marudzą i klienci zaczynają zadawać takie niewygodne pytania, ale jednocześnie chcemy ciuchów za dotychczasową stawkę i te duże, masowe firmy, one chcą produkować i zarabiać po staremu, tylko właśnie z nowymi zakładkami na stronie internetowej pod tytułem sustainability albo zrównoważony rozwój, albo co tam jeszcze chcecie. Więc ma być po staremu, ma być szybko, szybko, tanio, tanio, dużo, dużo. Zatem wszystkie ręce na pokład, te malutkie rączki też się przydadzą. No i pracę dzieci można zatem spotkać w takich biedaszwalniach u podwykonawców i u dostawców surowców. Tych szwalni nie będzie w papierach. No i to tam będą szyte te rzeczy, które potem wyjadą z pozoru od tych lepszych szwalni. Dzieci są świetnymi pracownikami. No okej, może są mało wykwalifikowani, ale w sumie nie protestują, właśnie nie zakładają związków zawodowych, nie są zupełnie świadome swoich praw, więc można je zagonić do pracy krzykiem, szturchnięciem, laniem. Nie oddadzą, nie odejdą, bo często zupełnie nie mają gdzie. No chyba najgorsze jest to, że często, gdy jakimś cudem w ogóle dochodzi do wykrycia pracy dzieci, to paradoksalnie sytuacja dzieci tylko się pogarsza, bo my ciągle walczymy ze skutkami, a nie z przyczyną. Więc w Bangladeszu na przykład możemy mówić o tak zwanym rynku pracodawcy. Oznacza to, że ludzi chętnych do pracy jest tak wielu, że można zatrudniać ich dosłownie na każdych warunkach, bo są zdesperowani, głodni i nie mają wyboru. No i pracują właściwie nie za wynagrodzenie, a za jałmużną. To jest dokładnie to współczesne niewolnictwo. Praca za jałmużnę. Nie potrzeba wtedy krat, nie potrzeba kajdan, wystarczy po prostu głód i skrajna nędza. Kiedyś wydawało mi się, słuchajcie, przedziwne, że rządy takich krajów jak Bangladesz nie podwyższają płacy minimalnej, by zadbać o swoich obywateli, obywatelki, ale teraz rozumiem, że jeśli kraj nie ma światu wiele do zaoferowania poza najtańszą siłą roboczą, to nie jest to takie proste. Gdy koszty pracy wzrosną, produkcja po prostu z Bangladeszu przeniesie się do kolejnego tańszego kraju. Kupcy z odzieżowych korporacji są rozliczani z marży. Różnica między ceną zakupu towaru a ceną sprzedaży ma być najwyższa. Słuchajcie, skąd się wzięła fortuna właściciela Zary, plasująca go w czołówce najbogatszych ludzi świata. To są niewyobrażalne w ogóle pieniądze zarobione na tym modelu biznesowym. Więc klient z Europy i Ameryki nie chce płacić więcej. W końcu nic tak nie cieszy jak bluzka w cenie cappuccino. Więc Bangladesz, który jest nazywany krawcem świata, nie ma co do tego wątpliwości. W 2013 roku fabryki odzieżowe sprzedały za granicę towar za 15 miliardów euro. Mówię o fabrykach Bangladeszu. To stanowiło 7% PKB i aż 76% wartości eksportu. Czyli, aby bogaci fabrykanci mogli dalej latać na zakupy do Dubaju, a rząd Bangladeszu mógł jakoś spinać budżet i zatroszczyć się o tych, wiecie, którym się tam udało na tej drabinie kariery wspiąć do tych rządowych instytucji. Więc aby to było możliwe, trzeba utrzymać niskie koszty płacy za wszelką cenę i z dyskretną pomocą dzieci. Dzieci są ofiarami mody nie tylko wtedy, oczywiście gdy pracują bez wytchnienia te kilkanaście godzin dziennie, a po pracy na przykład śpią na podłodze, gdzieś pod maszyną do szycia, bo albo nie mają siły, albo zwyczajnie nie mają gdzie wrócić na noc. No a w końcu o 6 znowu trzeba być na miejscu. Zresztą ta praca dzieci nie musi koniecznie odbywać się gdzieś na zapleczu fabryki. Mała dziewczynka z dokumentu znalezionego na YouTubie o nazwie Clothes on Your Back, Factory Kids. Ta dziewczynka ma dom. W porównaniu z bezdomnymi dzieciakami to brzmi prawie jak luksus. No i całymi dniami przykleja koraliki i cekiny, tworząc różne aplikacje, które będą ozdobą droższych i tańszych ubrań.
No i ona, słuchajcie, siedzi na podłodze z innymi maluchami, pracuje i mówi, że praktycznie nie opuszcza domu. Taki home office, tyle że od rana do wieczora, non-stop, żeby zarobić na jedzenie. Od 5 roku życia, póki starczy sił. No i przemysł odzieżowy, który jest drugim na świecie trucicielem środowiska. Ja wiem, że my wszyscy już to słyszeliśmy, ale to się jednak nie mieści w głowie, że za naszymi ciuchami jest takie spustoszenie, jeśli chodzi o wodę, glebę, powietrze. No więc ten właśnie nasz ulubiony przemysł, ulubiona branża jest odpowiedzialna za całą masę chorób, które dotykają przecież także dzieci. W Kampurze, stolicy eksportu skór znajdujących się w Indiach, każdego dnia 50 milionów litrów toksycznej wody, głównie z chromem, wpływa wprost do Gangesu. Nie muszę Wam chyba mówić, jak ważną rzeką jest dla Hindusów Ganges. Nad tą rzeką bawią się dzieci. Woda z rzeki wykorzystywana jest do mycia, do gotowania, nawadnia okoliczne ziemie, na których przecież uprawia się żywność. Cała ta wybuchowa mieszanka z wody trafia wprost do organizmów ludzi i zwierząt. Całe rodziny chorują, no i nie mają za co się leczyć. Żyją po prostu w skrajnej biedzie, schwytani w tą systemową pułapkę, więc to nie tylko takie choroby jak żółtaczka, alergie, jakieś choroby skóry, ale też nowotwory, w ogóle choroby genetyczne, z którymi dzieci się rodzą, potworne deformacje. W filmie True Cost zobaczymy takie upośledzone dzieci, które zawiniły właściwie tylko tym, że urodziły się po niewłaściwej stronie globu. Ich zdrowie i życie nie zostało wkalkulowane w cenę skórzanych butów, które importuje się z Indii za grosze. W filmie zobaczycie też historię młodej 23-letniej dziewczyny, szwaczki, która pracuje w szwalni w Dace, daleko od swojego rodzinnego domu. Pracuje od świtu do nocy i nie ma nikogo, kto mógłby się w tym czasie opiekować jej kilkuletnią córeczką. No i jest taka scena, w której kobieta śpi z małą na promie, odwozi ją do rodziny, żeby ją tam zostawić. Dziewczyna po takiej długiej podróży pożegna się z córką na długi czas, zobaczy ją dopiero za rok lub za pół roku i widzimy, jak wraca do Daki, wraca do siebie i mówi, że ma złamane serce, ale ma nadzieję, że jej córka wyrośnie kiedyś na dziewczynę, która będzie miała lepszą edukację i nie będzie musiała iść w jej ślady. Ta sama dziewczyna w pewnym momencie zaczyna płakać, gdy wspomina katastrofę w Rana Plaza i mówi, że klienci, którzy kupują w Europie szyte w Bangladeszu ubrania, nie mają pojęcia, z jakim trudem one powstają, że są opłacone ich krwią i łzami. No i możemy tylko zgadywać, ile dzieci zostało sierotami wskutek katastrofy w Rana Plaza, czyli tej katastrofy, która dała początek Fashion Revolution i wstrząsnęła światem. Wówczas zginęło ponad 1000 osób. No i cały świat się temu przyglądał. Oczywiście dla firm była to, dla sieciówek, których metki tam znaleziono, była to często tylko taka katastrofa wizerunkowa, no ale po kilku protestach i paru artykułach, jak widzimy, wszystko rozeszło się po kościach i te firmy działają dalej i klienci jakoś nie porzucili tego modelu. Pytanie, czy w ogóle, słuchajcie, jest tutaj coś pocieszającego w kontekście tego, o czym sobie mówimy. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, International Labour Organization, sytuacja dzieci i tak jest lepsza niż była. Ich szacunki wskazują, że zatrudnienie dzieci spadło w latach 2000-2012 o 30%. W porównaniu do sytuacji, która miała miejsce wcześniej, gdzie ponad 200 milionów dzieci pracowało. Kolejna dobra wiadomość, są ludzie i organizacje,
którzy walczą o te miliony dzieci. Na przykład jest organizacja Stop Child Labor i globalna koordynatorka tej kampanii, Sophie Owa, tłumaczy, jak dzieci trafiają w ogóle w łapy w fast fashion. Mówi tak, w krajach takich jak Indie i Bangladesz jest wiele dziewcząt, które wprowadzono do branży, obiecując przyzwoite zarobki. Rekruterzy w południowych Indiach przekonują rodziców z ubogich obszarów wiejskich do wysłania córek do przędzalni w mieście. Obiecują dobrze płatną pracę, wygodne zakwaterowanie, 3 pożywne posiłki dziennie oraz możliwość nauki, a także podwyżkę czy premię po 3 latach pracy. W rzeczywistości pracują te dziewczyny w przerażających warunkach, które są równoznaczne z współczesnym niewolnictwem i najgorszymi formami pracy dzieci. Myślę, że się nie zdziwicie, jeśli powiem, że nawet jeśli chodzi o pracę dzieci, to też te proporcje wyglądają w ten sposób, że dużo więcej dziewczynek ten problem dotyka niż chłopców. Pracodawcom oczywiście ta sytuacja uchodzi na sucho, ponieważ łańcuch dostaw mody jest niezwykle złożony i firmom trudno jest kontrolować każdy etap produkcji. Dzięki temu możliwe jest zatrudnianie dzieci bez wiedzy wielkich marek i konsumentów. No i po takich słowach mnie z kolei nasuwa się pytanie, czy marki i konsumenci naprawdę nie wiedzą, czy jednak wolą nie wiedzieć. Kolejne pytanie, czy korporacje zarabiające miliardy dolarów mogłyby pozwolić sobie na posiadanie własnych szwalni i zatrudnianie ludzi, żeby łatwiej im było odpowiedzieć na pytanie, kto uszył te cholerne ubrania, tak? Jest co roku w kwietniu akcja Who Made My Clothes. No to może zróbcie, panowie, prezesi, tak, żebyście umieli odpowiedzieć na pytanie Who Made This Fucking Clothes? No nie wiem, wydaje mi się, że pan Ortega, twórca Zary, mógłby kiedyś spojrzeć w oczy dzieciom z Bangladeszu i spróbować wytłumaczyć im, dlaczego jako ten drugi, trzeci, najbogatszy człowiek na planecie Ziemia, no nie może, po prostu nie może poprawić sytuacji szwaczek, chociaż oczywiście bardzo by chciał. Póki co mamy business as usual, jak mówią ludzie z mody. Reprezentantka tej kampanii przeciw pracy dzieciom mówi, że firmy, które sprzedają swoje produkty w Europie i USA, nie mają pojęcia, skąd pochodzą tekstylia. Może znają pierwszego dostawcę i istnieją kodeksy postępowania, ale w dalszej części łańcucha na niższych poziomach bardzo trudno jest zrozumieć, skąd pochodzi bawełna. No, jak pech to pech, chciałoby się powiedzieć. Tak finalnie, globalnie okazuje się nie pierwszy już raz, że praca dzieci, tak jak w ogóle wyzysk w modzie i nie tylko, to jest objaw większych problemów. Tam, gdzie panuje skrajne ubóstwo, będą dzieci chętne do pracy albo do tej pracy zmuszane. Lotta Schurman z Fairwear Foundation mówi, że jeśli rodzice nie mają wykształcenia, trafiają do niskopłatnej pracy, a z nimi ich dzieci. I w ten sposób kolejne pokolenie traci szansę na naukę i jako dorośli również będą wykonywać niskopłatną pracę. Koło się zamyka, bieda przechodzi z pokolenia na pokolenie. No i aby zrezygnować z pracy dzieci, musisz wyjść z tego błędnego koła ubóstwa. Tak mówi. Według Centrum Badań nad Wielonarodowymi Korporacjami istnieje bardzo wyraźny związek między pracą dzieci a niskimi zarobkami dorosłych pracowników. Zarówno w rolnictwie przy produkcji bawełny, jak i w fabrykach odzieży. Te badania pokazują, że respektowany zakaz pracy dzieci umożliwiłby dorosłym pracownikom negocjowanie lepszych wynagrodzeń i poprawę warunków pracy. Czyli no, o ironio, praca dzieci, którą dopuszczamy legalnie lub nielegalnie, pogarsza tylko sytuację dorosłych i w ogóle całych rodzin i dzieci też. Jeśli dorośli otrzymują pensję wystarczającą na utrzymanie, ich dzieci mogą mieć szansę na zdobycie wykształcenia, co z kolei da im szansę, większe możliwości w ogóle wyjścia z tego kręgu ubóstwa. No to co możemy zrobić my,
Fairwear Foundation stworzyła taką listę 120 marek, które podpisały się pod kodeksem pracy, który nie zezwala na zatrudnianie dzieci. Akredytowane marki muszą zapewniać dzięki regularnym audytom, że wszyscy dostawcy na każdym etapie produkcji spełniają standardy, co oznacza, że to wykracza poza taką wewnętrzną politykę we większości firm. No i istnieją też takie inne systemy akredytacji jak Fairtrade Label Organization, czyli wszystkie te rzeczy, które kupujemy z certyfikatem Fairtrade, zapewniają nas o tak zwanym sprawiedliwym handlu, o poszanowaniu praw człowieka. Mamy też GOTSA, Global Organic Textile Standard, więc to, co możemy robić, to sięgać oczywiście po certyfikaty chociażby GOTS i Fairtrade, ale przede wszystkim nie odwracać wzroku, edukować się w temacie świadomej mody, rozsyłać po znajomych dokument The True Cost, który obnaża w ogóle słabość naszego myślenia o PKB jako tym, co załatwia wszystko, jest wzrost, wszystko się zgadza, bo tam nie są wliczane te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, cierpienie, koszty ekologiczne, w ogóle koszty społeczne. Po prostu chyba największą walką, największym orężem do walki o lepszą sytuację bliźnich na tej planecie jest świadomość. Każdy świadomy konsument i konsumentka, który nie wierzy, czy która nie wierzy, że da się uszyć etycznie t-shirt za 14,99, to jest ktoś, kogo się firma będzie bała. Szybka moda po prostu wywołała wyścig na dno, zmuszając firmy do szukania coraz tańszych źródeł siły roboczej. I my to bardzo mocno widzimy. No i słuchajcie, domykając ten długi podcast, widzę, że nie dało się jednak tego zrobić sprawniej i szybciej. Ostatnia rzecz w ogóle, o którą mi chodzi, to tutaj budowanie takiej narracji i wywołanie takiego wrażenia, że oto naszym europejskim dzieciom z pierwszego świata, cytuję, w dupach się poprzewracało i teraz już zawsze będziemy mogli dojechać gówniarzy tekstem, że ale ty masz szczęście, młody, młoda i w ogóle o co ci chodzi. Otóż tak się składa, że wystarczy posłuchać ekspertek i ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym, żeby zrobiło się co najmniej tak samo strasznie. Nasze polskie dzieci, nie tylko polskie, ale tutaj już zostanę na tym naszym podwórku, jak tylko przestaną być tym kochanym przez wszystkich płodem z plakatu z serduszkiem, miewają różne poważne problemy. Dane na temat prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży nie pozostawiają złudzeń. Nasze dzieci często są otoczone wszystkimi gadżetami, ale cierpią. Wiele z nich, tak jak dzieci z Bangladeszu, też prowadzi codzienną walkę o życie. Tyle, że na przykład z anoreksją, depresją, uzależnieniami albo innymi demonami. Więc naszych dzieci nie porywają handlarze ludźmi, ale może je porwać samotność, odrzucenie, uzależnienia albo homofobia. No i nie pomagają rządzący z panem ministrem edukacji na czele, ani episkopat z hasłami o tęczowej zarazie. Macham do was tęczową flagą przy okazji czerwcowego miesiąca, kiedy mówimy sobie, w jakim kraju żyjemy i odpowiadamy sobie na pytanie, po której stronie jesteśmy. No i takim smutnym panom ktoś powinien przypomnieć chyba o ich wewnętrznym dziecku, mam na myśli panów rządzących, i pomóc przepracować traumy, żeby dali nam żyć. No ale na dziś wydaje mi się to, słuchajcie, trudniejsze niż powstrzymanie globalnego ocieplenia i topnienia lodowców. Także jeśli dotrwaliście teraz do końca, jesteście tu nadal ze mną, to bardzo wam dziękuję. Nie był to pewnie miły do słuchania odcinek, ale chyba tylko świadomość może nas uratować. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję, cześć.